przeżyłam getto, ale po wojnie, pan zapewne wie, wszyscy jesteście w zmowie i wiecie. Chcieliście zrobić ze mnie gestapowską kurwę, kolaborantkę. Dokonałam własnym talentem, własnym głosem, bez żadnych koneksji. Ja bym chciała być taka jak Ordonka, mieć takie ekscytujące życie. Nie ma lekarstw, ni doktorów, na najgorszą z wszystkich chorób, na tęsknotę pustych, szarych dni, aż się nie chce żyć. A czy ty wiesz, że ja codziennie chodzę do kościoła, żeby oni myśleli, że ja jestem taka gorliwa katoliczka? Ole, ole, był młody i czarne miał oczy i ciągle przysięgał, że kocha, że zawsze, że dla mnie w ogień wyskoczył. Ole, ole. Jak pan śmie? Przysięgam, że jeżeli przeżyję, to będzie mnie pan za tę kurwę publicznie przepraszał. Jonas! Jonas, otwórz drzwi, to ja, Wiera! Wiera gra. Już nie zaśpiewa. Nigdy. Szwecja, rok 1957. Chyba się rozmagnesowałam. Zainteresowanie moimi koncertami małe. Reakcje publiczności wstrzemięźliwe. Szwedzką wedetą to ja już nie zostanę. Ale zaczęłam rozwijać swoje nowe kompetencje. Sprawdzam się jako modelka i komiwojażerka. Robię one woman show.